Dużym problemem dla pracodawców jest badanie stanu trzeźwości pracowników, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie i pracodawca chciałby niezwłocznie sprawdzić, czy rzeczywiście może pracownika dopuścić do pracy, mając na uwadze to, że jego stan zagraża jego życiu, zdrowiu, a nawet innych współpracowników. W obecnym stanie prawnym pracodawca nie ma takiej możliwości, aby swobodnie kontrolować stan trzeźwości pracownika, jeżeli stawił się do pracy pod wpływem alkoholu bądź też spożywa alkohol. Przyjęcie nowych rozwiązań, które by rozwiązały ten problem, byłoby korzystne dla obu stron, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika, dlatego że przede wszystkim chodzi o zapewnienie bezpiecznych, higienicznych warunków pracy w miejscu pracy dla tego pracownika, dla osób z nim współpracujących, czy też nawet klientów, osób z zewnątrz, bowiem może się zdarzyć przy wykonywaniu danych obowiązków, że ta nietrzeźwość pracownika może mieć negatywne konsekwencje, wręcz tragiczne skutki, kiedy może dojść do wypadku. W związku z tym należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem takich rozwiązań, aby pracodawca mógł skontrolować stan trzeźwości pracownika przy jednoczesnym zachowaniu dóbr osobistych, godności tego pracownika, aby nie czuł się niepotrzebnie podejrzewany, tylko rzeczywiście w uzasadnionych przypadkach, kiedy okoliczności na to wskazują i jest do realizacji ten cel najwyższy, zgodny z prawem, to jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy.